Krokomilu, co tym razem narobiłeś? O nie, znowu ukradłeś cukierki. Na szczęście super ciężarówka jest tutaj, aby cię powstrzymać, złodzieju. Światła są czerwone, musisz się zatrzymać. Musisz się zatrzymać, Krokomilu. Zaraz będzie wypadek, super ciężarówko. Czas na transformację. Frank, cofnij się! Nic ci nie jest? Musisz go powstrzymać, super ciężarówko. Zatrzymajmy Krokomila, zanim zrobi komuś krzywdę. Gary, Krokomil jeździ jak szalony. Lepiej uważaj! To musi być Krokomil. Super ciężarówko, Krokomil wciąż ma zawroty głowy po wypadku. Krokomilu, stój! Jesteś teraz bezpieczny, Gary. Nie martw się. Super ciężarówka powstrzyma Krokomila przed wywołaniem większego hałosu. Nie zapominajcie spojrzeć w lewo i w prawo, dzieci. Teraz możecie przejechać przez ulicę. Odsuńcie się, dzieci. Kroko wymknął się spod kontroli. Super ciężarówko, dzieci są w niebezpieczeństwie. Super ciężarówka jest tu, by was chronić, dzieci. Jesteście teraz bezpieczni. Przeprowadzimy was na drugą stronę drogi. Bądźcie bezpieczne, dzieci. Super ciężarówka wciąż ma złodzieja do złapania. Trzymaj się, super ciężarówka. O nie, Krokomil jedzie w kierunku kanału. Zrobi ci się krzywda. Krokomil jest nieprzytomny. On cię nie słyszy. Musisz działać, super ciężarówko. Było blisko. Nie możesz jechać w takim stanie, Krokomilu. To musi się skończyć. Czas użyć gadżetu. Lina holownicza sprowadzi Krokomila z powrotem na to. O nie! Znowu tracisz kontrolę. Super ciężarówko, powinieneś ostrzec samochody przed niebezpieczeństwem. To działa! Krokomil jedzie w kierunku ślepego zaułka. Jesteś bezpieczny, Krokomilu. Załatwimy ci jakąś pomoc medyczną. Teraz, kiedy jesteś już zdrowy, musisz naprawić ten bałagan, który spowodowałeś. Tym razem Krokomil dostał nauczkę. Hej, super ciężarówko! Cześć, Dane! Wow, jaka fajna zabawa! To twój gadżet! Wzywa cię do pomocy! Lepiej to sprawdźmy! O nie! Kari źle się czuje! Amber, powinnaś zabrać ją do szpitala, zanim inni się zarażą. Super ciężarówko, ktoś musi zastąpić naszą Kari.
Zobacz, tam jest nasza biedna Kari. Hej, rozjedźcie się! Zróbcie dla niej miejsce! Amber mówi, że Kari jest zbyt chora, żeby sama dojechać do szpitala. Super ciężarówko, pomóż jej! Aha. O, to mi wygląda na korek. Ta lampa się przewróciła i zablokowała drogę. Super ciężarówko, nie możemy długo czekać. Kari potrzebuje pomocy w szpitalu. Udało ci się, super ciężarówko! Przesunęłeś tą lampę i teraz droga jest wolna! O, nie zapomnij o Kari, super ciężarówko! Ona musi dojechać do szpitala! Ależ super ciężarówko! Teraz jesteś spychaczem! Jak zabierzesz Kari do szpitala? Lina holownicza? To świetny pomysł, super ciężarówko! Teraz możesz scholować Kari prosto do szpitala! Trzymaj się mocno, Kari! Zaraz poczujesz się znacznie lepiej! Zobacz, super ciężarówko! Amber dała wszystkim maski, tak żeby nie zarazili się w obecności Kari. Haha, te autko ma rację. Noszenie maski utrudnia jedzenie lodów. Wow, wasze kostiumy na Halloween są przefantastyczne. Haha, już wystarczy, Avengersi. Kari ma dla was słodycze. O nie! Gdzie one zniknęły? Jedziemy! Ktokolwiek zabrał nasze słodycze, ukrył je w tunelu. Co to było? Jajks! Super ciężarówko, co teraz robimy? Pora na transformację. Super policjant, tak jest. Tutaj jest strasznie. To duch.
Ten duch jedzie do parku! Dalej, Spider ciężarówko! Ładna dekoracja, Massimo! Super ciężarówko! Koło! To mały Spider-Man! On się zaklinował! Super ciężarówko, uratuj go! Super ninja! Tak jest! Ninja! Haha, uratowałeś naszego ducha! Wybacz, Massimo! Wesołego Halloween, dzieciaczki! Znowu ci się udało! Gratulujemy! Co za wspaniały dzień na wycieczkę do lasu! Wow, co to było? Masz rację, Matyldo. To pewnie nic takiego. To tygrysek, tuż za tobą. Uciekaj, Matyldo, uciekaj! Super ciężarówko, Matylda potrzebuje twojej pomocy. Goni o tygrysek. O nie, znalazł cię. Super ciężarówko, obroń się. Och, on nie jest niebezpieczny. On chce się tylko bawić. Chodź, Matyldo. Mały tygrysek jest przyjazny. Widzisz, Matyldo? Nie ma żadnego powodu, by się bać. O nie, mały tygrysek biegnie po jezdni. Jeśli teraz nadjedzie samochód, tygrysek może mieć kłopoty. Super ciężarówka ma rację, tygrysku. Nie powinieneś biec po drodze. To niebezpieczne. Może miasto nie jest najbezpieczniejszym miejscem dla małego tygryska? Przyjaciele, musicie sprowadzić go z powrotem tam, gdzie jego miejsce. Przyjaciele, mały tygrysek poszedł w innym kierunku. O nie, musisz go znaleźć, zanim wpadnie w kłopoty. Myślę, że potrzebujemy dobrego detektywa, żeby go znaleźć. Świetny pomysł, super ciężarówko. Jesteście najlepszymi policjantami, detektywami. Znalazłeś coś, super ciężarówko? To ślady stópek tygryska. Jeśli za nimi podążysz, to go znajdziesz. Więc mały tygrysek przyszedł na plac budowy? Matylda coś zauważyła. O nie, tygrysek jest na szczycie tego budynku. Gazu, Matyldo, tygrysek jest w niebezpieczeństwie. No już! Już prawie jesteś na miejscu. O nie, on zaraz spadnie.
super ciężarówką. Tygryskowi stanie się krzywda. On potrzebuje twojej pomocy. O nie, materac jest za daleko. Tygrysek nie spadnie na niego. Dobra robota, super ciężarówko. Teraz jest bezpieczny. A teraz świetnie się bawi, podskakując. Co za niegrzeczny tygrysek. Chyba już czas, żeby mały tygrysek wrócił do domu. Prawda, przyjaciele? Och, widzę, że bardzo się zaprzyjaźniliście, Matyldo. Ale zawsze możecie się nawzajem odwiedzić. Żegnaj, tygrysku. Do zobaczenia wkrótce. Wow, Massimo, to było niesamowite! O, cześć, Karl! Teraz twoja kolej? Karl, ktoś potrzebuje twojej pomocy w mieście! Zostawmy na chwilę te triczki, wrócimy do nich później! Na naszym kanale zorganizowano wyścig kaczek. Jest nawet Kerry. O nie! Most zablokował wszystkie kaczki i zebrały się teraz do kupy. Jeśli ktoś tego nie odblokuje, poziom wody urośnie i zaleje całe miasto! Karl, musisz natychmiast tam pojechać! Doskonale, ruszajmy do akcji! To niewiarygodne, jak one wszystkie się zebrały do kupy. Dlaczego tak się stało? Zobacz, ile tam jest śmieci pod mostem. Super ciężarówko, w co się przetransformujesz? Jesteś super śmieciarką? Super ekstra! Teraz możesz zabrać te wszystkie śmieci! Dobra robota, super ciężarówko! Ale musisz przyspieszyć! Poziom wody wciąż wzrasta! Mało brakowało! Doskonale, super ciężarówko! Nareszcie kaczuszki mogą przepłynąć! A nasze zawody wciąż trwają! Powódź już na mnie grozi! O nie, ten mały samochodzik próbuje popchnąć tą kaczuszkę kołem! Zaraz wpadnie do wody! Pospiesz się, on nie potrafi pływać! Ach, całe szczęście, super ciężarówko, że masz te gadżety! Już mu nic nie grozi! Udało ci się, super ciężarówko!
Proszę bardzo, super ciężarówko, to twoja nagroda. Za to, że pokazałeś nam dzisiaj, że śmieci nie wolno wrzucać do wody. Do zobaczenia, przyjaciele. O nie, to wygląda bardzo źle. Miałeś twarde lądowanie, Rocky? Proszę bardzo, Rocky. Doktor Super Ciężarówka zawsze służy pomocą. Ktoś jeszcze potrzebuje twojej pomocy, Super Ciężarówko? Jedźmy! Mamy tutaj poważną sytuację. Ten wielki dinozaur T-Rex może w każdej chwili wpaść do basenu z piłkami. A do tego czek miał wypadek i rozwalił basen, wypuszczając wszystkie piłki. Super ciężarówko, musisz natychmiast tam jechać i uratować dzieciaczki. Dinozaur chyba już się uspokoił. Ale niestety basen dalej jest zniszczony, a dzieciaczki nie mają jak się bawić. O nie, on zaraz się przewróci na dzieciaczki! Dalej, chłopaki, pchajcie z całej siły! Super ciężarówką musi się przetransformować w mocniejszy pojazd. Tak jest, jesteś teraz super koparką. Całe szczęście nie spadł na dzieciaczki. Okej, wszystkie piłeczki są już w basenie. Ale teraz musimy naprawić te uszkodzenie. Tylko jak to zrobimy? Czyżbyś chciał użyć swojego gadżeciku? Świetna robota, Super Ciężarówko! Co? Chcesz spróbować unieść tego dinozaura? Wow! Tego się nie spodziewałem! Dobra robota, Super Ciężarówko! Bawcie się dobrze, moi przyjaciele, i do zobaczenia następnym razem! Witaj, Ben. Wieziesz sianko na lotnisko? Cześć, mały Rocky. O nie! Pospiesz się, Frank. Ben się pali. Uważaj, Billy. O nie! Twoje opony mają flaka! Wow! Ile ty masz ramion! Łaskotki! Frank potrzebuje twojej pomocy!
Na lotnisku wybuchł pożar, ale Frank nie może tam dojechać z powodu przebitych opon. Pomóż nam, Bill! Nie damy rady go przepchnąć na czas. Musisz przejąć jego obowiązki, superciężarówką. O nie! Musisz się transformować! Szybko! Super wóz strażacki? Frank będzie z ciebie dumny! Dobra robota! O nie! Ben utknął! Pomóż mu, superciężarówka! Ben, nie ruszaj się! Podążaj za płomieniami, one zaprowadzą cię do Bena! Uważaj na Jerego! Ben jest bezpieczny, ale wózek jest w ruchu i płonie! Jerry, musisz zjechać z toru wyścigowego! O nie, tylko nie pętla! Użyj swojego gadżetu! O nie! On jest w pułapce! Udało się! A ty, mój przyjacielu, potrzebujesz myjni samochodowej! Nowe opony, Frank? Dobra robota! Frank chce podziękować superciężarówce! Co się dzieje w tym lesie? Zwierzęta są coraz większe! Doktorze Zig, niech pan lepiej ucieka! W tym lesie są olbrzymie zwierzęta! Spójrz! Na szczęście ten mały tygrysek ma normalny rozmiar! Widzę! To jest jeden z twoich złych planów, doktorze Zig! O nie! Olbrzymie zwierzęta niszczą miasto samochodu! To był twój plan przez cały czas, doktorze Zig! Superciężarówko, miasto samochodów potrzebuje twojej pomocy! Musisz powstrzymać doktora Ziga! Tak jest, doktor. Superciężarówka cię aresztuje. O nie, jaki ogromny pająk. Nie wygląda zbyt przyjaźnie. Musisz szybko myśleć, superciężarówko. Doktor Zig ucieka. Mało brakowało. Dobra robota, superciężarówko. Superciężarówko, uważaj! Kurczak i pisklę blokują ci drogę! Co ty robisz? Oszalałeś?
Wow, super ciężarówko. Myślałem, że ci się nie uda. Uciekaj, doganiają cię. Wow, to było straszne. Gdybym był tobą, to nie śmiałbym się tak bardzo, doktorze Zig. Tak jest, ty szalony doktorze. Nie możesz się ukryć przed super ciężarówką. Au, to musiało boleć. Wygląda na to, że doktor Zig będzie potrzebował trochę odpoczynku, prawda? Chyba nie tylko ty ścigałeś doktora Ziga. Matylda będzie miała oko na doktora Ziga super ciężarówko. Musisz przywrócić te zwierzęta do normalnych rozmiarów. Super ciężarówko? Do czego służy ten pistolet? Pistolet zmniejszania? Świetny pomysł! No to do dzieła! Nie ma czasu do stracenia! Dobra robota, super ciężarów. Teraz brakuje nam tylko... To jest to! Musicie być cicho. Jeśli się nie ruszysz, nie zaatakuje cię. Super ciężarówko, myślę, że nadszedł czas, aby przywrócić tygrysa do jego normalnych rozmiarów. Ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Zgadza się, doktorze Zig. Nadal masz wiele szkód do naprawienia. Nadszedł czas, aby sprowadzić zwierzęta z powrotem tam, gdzie ich miejsce. Wszystko jest znowu w porządku dzięki super ciężarówce i jego przyjaciołom.